Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Tak, tu się dzieją różne dziwne rzeczy, już ostatnio też się działy, no ale nas to raczej nie dotyczy. Moi kochani, ruszamy dzisiaj do Nordmaru. Wykonać zadanie, jak to się nazywa, zgoda wytapiaczy? Tak, zgoda wytapiaczy rudę. Pójdziemy najpierw do Pedara. I szczerze mówiąc, najprościej jest mi się dostać do niego właśnie tędy. No tutaj jest jatka między asasynami a orkami, dlatego że obraliśmy ścieżkę i... No teraz tak to bywa, że po prostu... Cóż... Atakują. Kogo tam popadnie? Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze idziemy. Nie wiem, przez chwilę dostałam takiego laga mózgu. Moi drodzy, zbliżamy się już bardzo szybko do końca gry. I szczerze, to mnie się wydaje, że... Wiecie, bo ja teraz nagrywam odcinki na zapas dla was, no nie? I z moich obliczeń wynika, że ja chyba tą serię zdążę skończyć wcześniej niż sądziłam. To jest chore. Naprawdę. To jest tak porypane, że ja się tego po prostu nie spodziewałam. Mi się wydaje, że ja to skończę nawet przed zapasami, że tak powiem. Bo muszę nagrać do 76 odcinka dla was. Teraz mamy 71 odcinek bodajże i szczerze mówiąc, to mnie się wydaje, że my to skończymy w te 5 odcinków. Bo tak naprawdę teraz nam zostało tylko ogarnąć kwestię właśnie tego wytapienia rudy. Jakiś jeleń znowu zdechł i dostałam punkty. Ciekawe. Tak, no została nam ta sprawa do rozwiązania. No i później już tylko odbijanie miast i na pustyni. I w Myrtanie. Więc to nie jest jakiś tam, wiecie... wyczyn, czy coś w tym stylu. Okej, dobra. Pędźmy. Na szczęście Pedar nigdzie nie polazł, jest u siebie. Przysyła mnie Ingvar. Po co? Nie mam już nic wspólnego z moim klanem. Ingvar wysłał mnie na poszukiwanie wszystkich wytapiaczy. Mam zdobyć ich aprobatę. Nie. Powtarza błąd, który sam niegdyś popełniłem. Masz jakiś problem? Tak. Szkolenie cię doprowadziłoby jedynie do kolejnych śmierci. Tak jak z moimi czeladnikami. Przeklinam dzień, w którym wysłałem ich na poszukiwania. Powiedziałem nie! A jeśli wykonam zadanie, które zleciłeś swoim czeladnikom? Nie. To zbyt niebezpieczne. W Nordmarze wszystko jest niebezpieczne. Dobra. Ale nie mów, że cię nie ostrzegałem. Jeśli uda ci się zdobyć te składniki, będziesz mieć moje błogosławieństwo. Zrobię, co sobie życzysz. Co mam zdobyć? Róg cieniostwora. Oto składniki. Teraz możesz wykuć broń. Naprawdę ci się udało. I wciąż żyjesz. Tak, teraz musisz już tylko wykuć miecz. I tak zrobię. A ty wrócisz do Ingvara z moim błogosławieństwem. Powinien cię nauczać. Moim zdaniem jesteś gotowy, aby poznać tę sztukę. No i dobra, stary, dzięki. Teraz tak, pójdźmy do klanu ognia, bo będzie mi prościej. Klan ognia. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten Larson. Ten kowal z klanu wilka, jeżeli mam być szczera. Wiem, że Kadok też sobie wyszedł i jego w kuźni nie będzie. Podejdziemy pod kuźnię, tak żeby się przekonać, no ale... Jego tam nie ma. Nie wyłączyłam telegrama chyba. No tak, nie ma go, wiadomo. Nie wiem, czy wódz mi coś powie. Oczywiście, że nie, nawet się nie można nikogo zapytać. Cudnie. Kocham tę grę, nie? Naprawdę, czasami ją tak kocham. W ogóle mnie to rozbraja, że mówiłam... że nam jeszcze tyle zejdzie w Nordmarze, a szczerze, ten Nordmar to mi najmniej czasu zajął. Chyba. Z tych wszystkich miejsc. Znaczy, ja wiem, że on jest w teorii najmniejszy, w praktyce jest wielopoziomowy.
A zaraz, a ty nie widziałeś nikogo? Pogadamy później. No po co rozmawiać ze sobą? Ja nie widzę takiej potrzeby, a wy widzicie taką potrzebę? Dobra. Bo on tu będzie. W tej pięknej dolince na dole. Tak, no orkowie też tutaj są. O Jezu. Tak, broń dwuręczna ma zasięg. Szamana nawet mają. Dobra. Popędzimy na szamana, bo on tu widzę robi jakieś dziwne rzeczy. Dobra, i dowódca. Popełniłeś błąd, zadzierając ze mną. Tak, no i on sobie tutaj pójdzie. Ja potrzebuję jego młotek znaleźć, bo będzie potrzebny. Niestety nie pamiętam, gdzie leży. Czy to było kopane przeze mnie? Ej, nie kopałam... Nie kopałam tego? Ej, ja tutaj byłam w tej dolince i naprawdę tego nie wykopałam wszystkiego, co tu było. Ale jaja. Ominęłam dwie żyły rudy. I poleciałam szukać przy orkach, nie? IQ to ja mam chyba zero. Dobra, wiecie co? Musimy zebrać te rzeczy. Bo nie będę widziała tego, co trzeba. Co? Tak chyba nie powinno być. Wiecie co? Dobra, jednak ja może pójdę najpierw do niego. Dziękuję. Uratowałeś mi tyłek. Myślałem, że skręcą mi kark. Nie żywię urazy. Chcę się nauczyć starożytnej sztuki kowalstwa. Przysłał mnie Ingvar. Muszę zdobyć aprobatę wszystkich wytapiaczy rudy. Schowałem mój stalowy młot w krzakach, niedaleko stąd. Znajdź go, a będzie twój. Powiedz też Ingvarowi, że nie mógł sobie znaleźć lepszego czeladnika. Dobra, spoko. Ogarnę twój młotek, tylko ja bym jeszcze na szybko sprawdziła, gdzie jest Larson. Okej. Ja się pytam, gdzie jest Larson. Przy okolicach klanu Wilka. No dobrze, fajnie. Trzeba będzie go poszukać. A najpierw to ja potrzebuję znaleźć młotek. W ogóle to bardzo mnie zastanawia. Po jaką cholerę ten chłop schował młotek w krzakach? Jakby to miało jakieś znaczenie. To jest chyba jedna z głupszych rzeczy do robienia w tej grze. To nie tu gdzieś schował przypadkiem? Ognista pokrzywa.
Niedobrze, bo nie mogę znaleźć. To ognisko to jest hit. No co jest? Ile ja będę szukała tego dziadostwa? Naprawdę? Ja niestety kompletnie nie pamiętam, w której części krzaków on to schował. Mi się kojarzyło, że gdzieś tu na dole. Wiecie co, sprawdzimy na szybko, bo przecież nie wytrzymam. Zgoda wytapiaczy rudy. Ej, to dziwne, bo tutaj ten młotek powinien naprawdę leżeć, nie? Czy ja w ogóle muszę tego szukać? W teorii to chyba nie muszę wcale. Dobra, jak nie znajdę, to stąd spadamy. Dobra, idziemy stąd w takim razie. I teraz tak. Nieopodal klanu Wilka. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. I nie mam pojęcia, dlaczego nagle gra mi laguje, nie? Kurde, przez 10 odcinków było dobrze i nagle teraz jakieś są dziwne spadki FPS-ów. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, zrobimy F5, zrobimy F9, może się naprawi. No i teraz sobie szukaj. Wiatru w polu, gdzie jest Larson? Chciałabym to bardzo wiedzieć. Przebywa w okolicach klanu Wilka. Tutaj jest w jednym miejscu taki obrazek, który powinien mi powiedzieć, gdzie on jest. Tylko, że ja kompletnie nie wiem, co ten obrazek mi mówi. Chyba nic. Wiecie co, skoro jest nieopodal klanu Wilka... Co tu się dzieje z tą kamerą? To podejrzewałabym, że poszedł sobie w tę stronę. Odłóż broń, właśnie. Zjeżdżaj stąd. Gościu, ogarnij dupsko. O, tu jest. Cześć, Larson. Jak mnie znalazłeś? Zdałem się na instynkt. Ach, tak. I czego ode mnie chcesz? Ingvar kazał mi odnaleźć wszystkich wytapiaczy rudy i zdobyć ich aprobatę. Naprawdę? Nie mam czasu niczego ci uczyć. Sam czegoś szukam. A czego szukasz? Czystej rudy. Wiele nocy temu przyśniła mi się jaskinia pełna czystej rudy. Wyruszyłeś na poszukiwania z powodu jakiegoś snu? A znasz inny dobry powód, żeby wyruszyć na wyprawę? To może pójdziemy razem. Nawet nie wiesz, dokąd zmierzam, a i tak chcesz iść ze mną? To się nazywa odwaga. Podobasz mi się. Dobrze, chodź ze mną. Tylko nie daj się zabić. Stary, pogięło cię. Co ty robisz, gościu? Okej, to było co najmniej dziwne. No to spoko, w takim razie pójdziemy z nim. Questa zamkniemy dzięki temu. I potem się jeszcze dla paru punktów expa i reputacji przejdziemy z Mortem. Do dwóch miejsc, bo widziałam, że dalej mogę. Także będzie fajnie. Larson, ale weź ty nie rób takich kretyńskich rzeczy. Proszę ciebie ja. Bo naprawdę nie ręczę za siebie, nie? Ja
Ja się w ogóle dziwię, dlaczego on jest w tym miejscu. To jest takie niepasujące kompletnie. No kojarzę, że on jest kompletnie gdzie indziej, szczególnie, że na Solucji było zdjęcie przy ognisku, a ja po prostu go znalazłam idąc w stronę klanu Młota z klanu Wilka. Bo się domyśliłam, że pewnie tędy pójdzie, bo zresztą nie da się inaczej za bardzo. Ha, ciekawe, naprawdę ciekawe. Dobra, zróbmy jakieś F5. No i chodźmy. To ile ja tutaj zwierząt wytukłam i tego wszystkiego, to dalej mnie będzie rozpierdzielać. Kurde, pomyślcie sobie, co by było, jakbym ja nie włączyła faktycznie tego balansu alternatywnego, jeżeli chodzi o expa i tak dalej. Byłoby co najmniej dziwnie. Dobra. Te cholerne bestie są wszędzie. Rozprawmy się, bo to wiecie. Pokazałeś mu. To załatwi sprawę. Chodź, Larson. Nie teraz. Dobrze, nie teraz. Mała grupka bizonów. Bardzo pojedyncza, bym powiedziała. No to fajnie. Tak, do klanu Młota nie idziemy z Larsonem, on tam nie chce się bawić ani nic takiego robić. No dobrze. Kurde, się naprawdę zastanawiam. My skończymy tą grę w 5 odcinków. Nie ma przebacz. Ewentualnie ten ostatni odcinek, który będę miała do nagrania, to będzie finałowy. Ja się zaczynam martwić, że mi braknie puli. Że dosłownie skończymy wcześniej niż 76 i dopiero się złożę jak badyl. A najlepsze jest to, że my naprawdę chodziliśmy praktycznie wszędzie. Praktycznie, no bo gdzieś tam na pewno jakaś stara skrzynia czy coś to mi umknęła. No ale w takich najważniejszych miejscach, w których nawet nigdy wcześniej nie byłam, to byliśmy. Naprawdę, wybiliśmy większość zwierzyny, która istnieje w tej grze. Wiecie, wiadomo, tam część się respi, takie pierdoły, albo część już mi się po prostu nie chciało. No ale jednak, bądź co bądź, to jest większość. To jest naprawdę ciekawa sprawa. Zastanawiam się, czy zadania Łery z Góry wam nie pokazać przy innej okazji, czyli na przykład jako taki bonusowy film, taki krótszy. W sumie byłoby to też dobre. O, ruda. Przeszedłeś próbę. Wracaj do Ingwara i powiedz mu, że moim zdaniem będzie z ciebie doskonały wytapiacz rudy. Ja mam 98 punktów w Nordmarze, nie? Reputacji. Jak ja to zrobiłam? Nie mam pojęcia, ale wracamy do Ingwara, bo tutaj sprawa już jest zamknięta kompletnie. Przy te dwa ostatnie punkty to my zdobędziemy idąc z Mortem, bo idąc z nim są punkty do Nordmaru. To znaczy, że zrobiliśmy wszystkie zadania dla Nordmarczyków. Ja nie wiem, jak ja to robię. Człowieku. Czego chcesz? Pozostali wytapiacze udzielili mi swojego poparcia. Więc postanowione. Jasne. Będę cię uczył. Nie. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Jasne. Nie. Pokaż mi, jak kuć broń z czystej magicznej rudy. Jeśli chcesz wykuć broń z czystej rudy, musisz wyrobić w sobie intuicję. Korzystaj wyłącznie z surowców, które według ciebie będą pasować. Zacznij pracować, kiedy wszystko już ucichnie i ostrożnie obchodź się ze sztabką. Kiedy płomienie zaczną tańczyć na rudzie, oznacza to, że wystarczająco się rozgrzała. Następnie dowolnie uformuj rudę na kowadle. No i mamy to. A czy ty masz projekt na... Masz na Elbastardo.
No, rubinowe ostrze ktoś miał, ale nie kupiłam sobie tego projektu, więc na razie to olewam. Chodźmy do klanu Wilka, bo tam mord został, możemy z nim jeszcze ogarnąć dwa zadania. Czyli przejść się z nim do klanu Ognia i przejść się z nim... Aha, dzisiaj cię tutaj nie ma, okej, rozumiem. Teraz jesteś tutaj, no dobra. To może najpierw dolne wejście. Pokaż mi dolne wejście do kopalni. Trzymaj się blisko mnie. No i zróbmy sobie te questy. Skoro Stary... Może lepiej nie zwracać. Możesz iść? No gościu, czekam. Aż mnie to dziwi, że mogę to robić. No ale dobra, nie będę narzekać. To są dodatkowe punkty doświadczenia, dodatkowy content. To się wydaje całkiem dobry pomysł. I faktycznie chyba Wary z Guru zrobimy sobie w bonusowym odcinku. Tak mi się wydaje. O Boże, nie. Znowu to samo. Mord, proszę. Ten golem może się przesunąć. Okej, nie. Przesuń się. Stary. Dobra, jednak nie trzeba było. No, ale ogólnie to właśnie myślałam o bonusowym filmie. W ogóle myślałam, że uda mi się pograć jeszcze w Gothica 3 na nowym kompie, ale widzę, że nie. Dzisiaj jest środa, kiedy nagrywam dla was ten odcinek. Środa, który dzisiaj jest 16 sierpnia. I dzisiaj czekam jeszcze na laptopa, jeszcze nie przyszedł. Także no, już chyba nam się nie uda, szczególnie, że nie będzie mi się opłacało, żeby grę przeinstalowywać tylko po to, żeby pograć na przykład przez 45 minut albo półtorej, no nie? Więc prędzej ładniejszą grafikę Gothica 3 zobaczycie w Zmierzchu Bogów, bo to w sumie jest praktycznie to samo, jeżeli chodzi o miejscówki. Praktycznie, bo tam część rzeczy się zmienia, no ale jednak bądź co bądź pracujemy na tej samej praktycznie mapie. Zastanawiam się, czy w ogóle co teraz grać jakby po skończeniu Gothica 3. No i szczerze nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie myślałam o tym jeszcze. Naprawdę, po prostu... Kurde, no mamy parę modów do Gothica, ale szczerze nie wiem, czy nie chciałabym odsapnąć trochę od niego. Bo jednak bądź co bądź, Gothic 3 jest bardzo dużym wyładowaniem gothicowym. Jeżeli można to tak w ogóle nazwać i tak powiedzieć na to. Ale jest to naprawdę duży świat, duży content i wszystkiego jest naprawdę dużo. Więc może wypadałoby trochę przystopować? Ewentualnie mogłabym wrócić do Gothica 1, tego oryginalnego i pograć. Ale nie wiem, czy mi się chce. Wydaje mi się, że nie. Szczególnie, że całkiem niedawno, bo chyba z półtora roku temu, nagrywam Mroczne Tajemnice. To droga do kopalni. Od tej chwili musimy być szczególnie ostrożni. I awans na kolejny poziom. O, możemy jeszcze raz do klanu Wilka? Zaprowadź mnie do klanu Ognia. Jasne. Chodź, stary. I czy my tak możemy chodzić wszędzie? Po dwa razy? I za to są zadania normalnie? Jeśli tak, to mi się nie będzie chciało tego robić. Nie, dobra, teraz powinniśmy dostać expa chyba. Dosyć większego takiego. I właśnie punkty reputacji do Nordmaru 2. Bo za podróż do klanu Wilka były punkty reputacji. Teraz też jest fajnie, bo droga jest bezpieczna. Zawsze jak szłam z Mortem, to dostawałam wylewu. Dlatego, że po prostu on wbiegał w to obozowisko orków przy grobowcu. Na przykład. Albo w jakieś stado ogrów, czy coś w tym stylu. A teraz mamy święty spokój. Klan Wilka. No dobra, rozumiem. Pobiegniesz dołem czy górą? A, tutaj jest ta chata tego gościa, co wybuchowe strzały robi.
Wiecie, tu już praktycznie nic nie żyje w tym Nordmarze, więc nic nam nie grozi. A nawet jeżeli, no to byśmy sobie poradzili aktualnie bez kłopotów. Jakieś tam wilki pojedyncze, to tam jest, wiecie, pikuś. Ta, on idzie chyba tędy, co myślałam właśnie. Tych bestii jest więcej! O, tu są faktycznie dwa wilki. Pokazałeś mu! Jest ich więcej. Wybaczcie, ja też mam lagi na ekranie. Mam nadzieję, że tu nie ma klatkowania jednego wielkiego. Żałosna kreatura! Tylko mi nie mówcie, że to przez to, że nie wyłączyłam telegrama. Błagam. Ej, ja nie szłam tą drogą? Jak to działa? Ja bym sobie dała rękę uciąć, że tu szłam. A, bo ja zaczynałam tędy iść, ale ja chyba nie skończyłam tej ścieżki ostatecznie. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dobra, robimy szybko save'a. Dobra, pierdzielnie go na 100%. Hej! Ty nic nie rozumiesz, co? Pokazałeś mu! Jak to się trzymasz, stary? Kreaturo? Dobrze się trzymasz. Nie wiem, po co jeszcze cokolwiek zbieram w ogóle z tych potworów. O! No i tutaj już właśnie byłam. On na szczęście nie biegnie w tamto obozowisko. No właśnie, tam też można wejść. To słuchaj, nawet pełzacze. Ty poczekasz tutaj, stary? Poczekaj. No właśnie, się tu kiedyś pierniczyłam, nie wiedziałam, o co tu chodzi. To są po prostu wojownicy. Pełzacze. Jakby się ktoś zastanawiał. Ta. Właśnie w tych krzakach. I tutaj jest ruda jeszcze. Ja już tego może kopać nie będę, pozwólcie, bo nie potrzebujemy już tego kompletnie. No, ale widzicie, że w Nordmarze jest rudy pod dostatkiem jednak i Mord mi zginął. Jednak nie, dobra. Widzę go. Trochę odbieg, ale na szczęście go znalazłam bez problemów. Tego szablozęba on ominie, czy w niego wbiegnie? Po niego ominąć chyba. Tak. Ale tego już nie ominiemy. Tamten pewnie też zaraz przyleci. No i widzicie, jak on biegnie? Biegnie prosto w to obozowisko orków. Pokazałeś mu! Żadna strata. Tu nie ma możliwości przeżycia, jak on tu wbiega. Dlatego ja się cieszę, że zrobiłam to wcześniej. Niestety, ale szansa, że on dostanie, jest tak ogromna. Ja nie wiem, dlaczego on ścieżką nie biegnie jak człowiek, tylko po prostu go puścili tu na skróty i on tu wywija, jakieś dziwne rzeczy robi. Jakby się nie dało ścieżką iść. Albo tutaj, żeby już skrócił trochę. To nie, on chodzi jakimiś gównami. Kto ci tą ścieżkę pisał, stary? No nie mam pojęcia, po prostu na jakiś debil, kretyn. Największy. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz.
kompletnie. Ale hej, jesteśmy w klanie ognia. Zatrzymasz się tu gdzieś? Proszę cię. To klan ognia. Należą do niego najlepsi wojownicy Nordmaru. Okej, no ja może mnie prowadzić, ale to już tylko po to, żeby mieć expa, więc już tego robić może nie będę. Może na pewno nie. A, przy okazji, miałam powiedzieć, że lecimy gdzieś, gdzie jest chram Inosa, ale przecież tu jest. Tylko czy ja się teraz mogę modlić do tych... Nie. Kurwa, no. Właśnie nie mogę. Trzeba było tych artefaktów jeszcze nie niszczyć, nie? Teraz już nie wydamy punktów w życie, ani w manę. Ani w wytrzymałość. Się rozpierdzieliło wszystko? Dobra, to może chodźmy do kogoś, kto uczy siły. Kto tutaj siły uczy? Nie główny boss osiedla? Przebimbałam sobie. Nauczysz mnie walki? Za wcześnie artefakty zniszczyłam. Dalej. Także już teraz tylko siła nam zostaje. Trudno się mówi. Podobno są lepsze obrażenia, jak dajemy w siłę. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo nie zauważyłam tego, no ale niech będzie. No niestety, mamy małą liczbę życia. Już taką będziemy mieć. Niestety nie pomyślałam trochę nad tym. Trudno się mówi. Płynie się dalej. Lecimy w takim razie. Szkoda, że nie ma żadnej możliwości, żeby na przykład sobie wydawać te punkty w życie, wiecie, bez jakby ingerencji w chram, no nie? Bo to by było spoko. Okej, no prawda jest taka, że możemy odbić jakieś miasto. Arta jest odbita. Redok to jest z buntowników, Kejblan jest odbite, Montera to trochę się zejdzie chyba z Monterą. Geldern jest niebezpieczne. Chociaż tam mamy rozpoczętą rewolucję. Ale tam tych szamanów jest nasrane dosyć dużo. Dobra, spróbujmy. Co tu się dzieje? A, bo tu się biją z tym asasynem. Zatrzymaj się, Mora. Dobra, od kogo zaczniemy? Można by było od Groka bezpośrednio, ale... A tak szczerze, to najlepiej to by było zacząć od tych szamanów w tym miejscu. Tego szamana. Jednego i drugiego. Dobra, no spróbujmy. Nie czaruj mi tu! Zamkniemy się tutaj. Dobra. Okej, mag nam pomaga. Dobra. Ma to szansę się udać chyba, nie? Tylko, że ja aktualnie nic nie widzę. Masakra. Okej.
Musimy pokonać tych na pewno tutaj. Bo się nie wyleczę. Ej, to jest całkiem dobre miejsce, trzeba przyznać, sobie wybrałam. Trzeba pomóc trochę. Okej, okay, Mariusz widzę, że ma wyrąbane. Łeb ci urwę. Chodź tu. Dobra, poszedł się bić tam dalej. Ja tutaj poczekam, bo to jest naprawdę bardzo dobre miejsce. Powiem wam, że nigdy nie zaczynam rewolucji tutaj. I teraz zaczynam żałować, bo naprawdę fajnie jest tu. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. O, Nemrok przyszedł już. Możesz przestać? Mariusz ma, widzę, problemy ze sobą. Tam się chyba Lares za mnie bije, nie? Pokazałeś mu. Dobra. Ej, nie, no fajnie nam idzie. Szamani od zamku jeszcze nie przyszli. Nie, szkoda tylko, że już te artefakty rozwaliłam, bo byśmy mogli jeszcze dawać w życie, a teraz to już nie damy w ogóle. Ktoś strzela, to chyba szaman przyszedł jakiś, nie? Ta. I to nie jeden. Co tutaj zrobić teraz? Macie jakiś pomysł? Dobra, odwrócili trochę tam uwagę. Więc my się możemy skupić na orkach tutaj. I wiecie, co mi się wydaje? Że jednak ta sprawa ze siłą działa. Jednak chyba faktycznie zadajemy większe obrażenia. Zatrzymaj się, Mora. Chyba się nie zdąży podleczyć, nie? Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. No nie wiem. Zdążyłam. Dobrze, że ten szaman tu przyszedł, bo już teraz będzie po nim przy okazji. Dobra, F5, bo tam jest jeszcze jeden. Przebić się tylko, nie? Dobra. Dobijamy do końca pomału. Mi się wydaje, że jeszcze Grog żyje. Zatrzymaj się, Mora. Możesz przestać? To Mariusz mi pomaga? Tak. To dobrze. Wracamy tutaj, bo tu była całkiem niezła miejscówka do walki. Ugh.
Robicie odwrót, czy jeszcze? Chyba już powinniście. Możesz przestać? Ten Mariusz to trochę dziwnie wydaje te dźwięki z siebie. A jak śmiesz, Mora? Normalnie. Hej, ale mu dokopałem. Damy radę? Damy radę. Mam tylko nadzieję, że wy cokolwiek widzicie, nie? Możesz przestać. Pokazałeś mu. Słabo może? Jak ty się trzymasz? Dobrze się trzymasz. Ale wydaje mi się, że... Lares nie żyje. Tu jest Grog, trzeba go zabić. Ty, demona se przyzwali. O ty cholera, jasna. Kolejny demon w grze. Który to, piąty czy czwarty? Gębak, cześć stary. Ja się pytam, czemu tutaj dalej jest rewolucja? O co tu chodzi? Chyba się tam przy arenie jeszcze biją, nie? Ta, no przecież tu jest jazda jeszcze. Kurwa, no jak zwykle. Już giniecie? No i pięknie. Plus 5 do buntowników. Dobra. Mamy to. Ty świnio, doniosłe. Zobacz. Dobra, stary. Teraz wszystko należy do nas. Tak jest, najpierw na mnie plujesz, a teraz jest okej, nie? Dobra, udało nam się odbić Geldern. Myślę, że poszło sprawnie. Najważniejsza rzecz w tym mieście to zgarnąć ciężkie skrzynie. Znaczy się stare. Tu jest otwarta przeze mnie. No głównie o te skrzynki mi teraz zależy, no nie? Ewentualnie... Nie ma tu nic ciekawego. Ewentualnie pulpity. Dobra, no tutaj już nic więcej. Tutaj wszędzie są pieniądze, ale one są nam nieprzydatne kompletnie. Jedyne co mi się przyda, to może z tych kuferków zawartość, ale to i tak, tak też. No, powiedziałabym przesada. Z magiem porozmawiamy na końcu. Wydaje mi się, że Lares padł. Nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. Nie żyje. No i dobra. Demon mi się zbugował, nie mogę z niego nic zebrać. Szkoda. Stara skrzynia kolejna. Kostur maga wody. Kostur maga, pulpity. Kuferki.
Kolejna stara skrzynia. Kostur maga ognia. Możliwe, że jeszcze w skarbcu zostawiłam jakiś kufer. Dobra, tutaj już raczej nic. Jeszcze wejdziemy do skarbca. Znaczy się do tego, do magazynu. Czy tam skarbca numer 2, bo w sumie tutaj były dwa takie miejsca. Tu był ciężki kufer. I to tyle. Dobra, to chodźmy do Mariusa. Ale Larysa trzeba będzie wskrzesić. Geldern jest wolne. Chwała Inosowi. Dzięki niech będą naszemu wielkiemu wyzwolicielowi. Weź to, niech ci służy w dalszych podróżach. Żegnaj i nigdy nie zbaczaj z właściwej ścieżki. Spoko. No i dobra, to co jeszcze by trzeba było Larysa przyzwać, nie? Zapomniałam, jak to się robiło. Nie pamiętam niestety. Ale to go przyzwiemy jeszcze, bo widzę, że go nie ma. Na pewno gdzieś tutaj jego trup po prostu leży. Tu jest nawet. Możemy z niego zebrać rzeczy. Możemy go potem tutaj przyzwać. Wiecie co? Sprawdzimy sobie... O Jezu. Na szybko, jak to się robiło. No niestety zapomniałam. Zaraz zobaczymy. Jak się go przyzywało. Bosiu. Kod na przywołanie. Lista kodów do Gothic 3. Niewidzialność, bla 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 bla. A nie po prostu it. Chyba nie. Kurde, zapomniałam. Jak się przyzywało? Masakra. A nie insert przypadkiem? Kurde, zapomniałam. Dobra. Nie będę się teraz głowiła. Moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Moi kochani, w kolejnym odcinku będziemy odbijać prawdopodobnie Silden. Tak się nastawiam. Na Silden i możliwe, że Monterę. Faring bym chciała odbijać na samym końcu. A tak naprawdę nam już więcej nie zostało, nie? Więc... A jeszcze jest Trellis, no dobra. Jeszcze jest Trellis. Ale Trellis to jest szybka sprawa, raczej. Tam nawet żadnego szamana nie ma. A mamy też Paladyna do pomocy. Także w Silden myślę, że zaczniemy od zabicia...
O Boże, jak on się nazywał? Tego orka, co był szamanem. Nieważne. Moi drodzy, dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.